Cześć, znowu coś poszło nie tak, czyli poprawiamy przykładowy kod pod kątem dobrych praktyk programistycznych. Dzisiaj analizujemy aplikację napisaną w języku Python. Zaczynamy! Przeanalizujmy rozwiązanie następującego zadania programistycznego. Z listy pracowników, czyli elementów typu worker, każdy pracownik posiada name oraz salary, wyznacz tych pracowników, których pensja mieści się w przedziale od salary min do salary max, przedział obustronnie domknięty. Rozwiązanie, które zaproponowano na ten moment, to rozwiązanie oparte o named tuple, czyli specjalną strukturę, która bazując na zwykłej tuple pozwala odwoływać się do jej pól poprzez odpowiednie nazwy. I tak tutaj ustaliłem te nazwy name oraz salary. Czyli od tej pory możemy tworzyć byty typu worker, podając im konkretne wartości, odwołując się do nich poprzez nazwy. Czyli mamy na przykład worker o imieniu Jan i pensji 1200. Potem możemy wyłuskiwać konkretne elementy z takiego tuple, pisząc operator kropki, a potem podając konkretny parametr, który nas interesuje, czyli na przykład name albo salary. Zaraz zresztą będziemy używać elementy tworzone z wykorzystaniem named tuple w naszej aplikacji. W funkcji main, którą później wywołamy w głównej sekcji skryptu app1py, umieściłem przykładową listę workerów. Utworzyłem 6 workerów i z takiego zestawu danych będę wyznaczał workerów, którzy mają pensję z przedziału od 1000 do 2000, a pomoże mi w tym metoda getWorkersWithSalaryBetween, która jako właśnie dwa pierwsze argumenty przyjmie zakres pensji, który nas interesuje, a jako trzeci argument listę workerów, z której będziemy wyszukiwać pracowników o pensji mieszczącej się w takim przedziale. Przechodzimy do ciała tej metody. Na początek zwróćmy uwagę na parametry tej metody: salary min typu float, salary max typu float i workers lista typu worker. Przygotowujemy listę wynikową, a potem w pętli for przechodzimy przez kolejnych workerów. Pensja konkretnego workera jest większa bądź równa od salary min oraz jeżeli pensja konkretnego workera jest mniejsza bądź równa od salary max, wtedy do listy wynikowej dodajemy takiego workera. Na koniec zwracamy listę expected workers, która przechowuje informacje o workerach, o pensji z przedziału od salary min do salary max. Kiedy uruchomimy skrypt, zobaczymy wynik działania metody getWorkersWithSalaryBetween i będziemy mogli obejrzeć wynikową listę. Taka też pojawiła się w konsoli po uruchomieniu aplikacji. Jak widzisz, wszystko działa. Mamy tutaj tylko tych workerów, których pensja jest od 1002. Tylko dwoje pierwszych workerów miało taką pensję, co zgadza się z danymi, które dostarczyliśmy. Pomimo, że aplikacja działa jak najbardziej prawidłowo, zawiera wiele kawałków kodu, których raczej będziemy chcieli unikać, jeżeli zależy nam na kodzie pisanym zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi. Za chwilę przeanalizujemy kilka rzeczy, które można by tutaj zmienić. Jeżeli chcesz, żeby na moim kanale pojawiało się więcej treści tego rodzaju, koniecznie polub ten film. Zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek. Zapoznaj się z playlistami na moim kanale. Znajdziesz tam wiele nagrań pogrupowanych w różne działy związane z językami programowania i technologiami, które znajdziesz na moich szkoleniach. Korzystaj z dodatkowych materiałów KM Programs i rozwijaj swoje umiejętności z ulubionego języka programowania. Po pierwsze, zamiast używać nameTuple, za chwilę użyjemy klasę. Klasa pozwoli nam dostarczyć metodę składową, która pozwoli wygodnie sprawdzać, czy pensja pracownika należy do konkretnego przedziału. To spowoduje, że będziemy mogli wyeliminować tego typu odwołania, które nie dość, że wymagają od nas ciągłego dobierania się do wartości zmiennej salary, to jeszcze ten zapis tu jest totalnie nie Pythonowy. Przecież Python daje nam możliwość skrócenia tej nierówności, to zaraz Wam pokażę. Kolejna sprawa, zamiast stosować klasyczne podejście, gdzie tworzysz pustą listę, a potem za każdym razem dodajesz za pomocą metody append do niej kolejne elementy, możemy zastosować list comprehension. Jeszcze kolejna uwaga, to sugerowanym typem pensji nie powinien być float, a raczej decimal. Przecież w przypadku kwot pieniężnych zależy nam na jak największej dokładności. Zabieramy się więc za przerabianie tego kodu. Pamiętaj, żeby zajrzeć na moją stronę km-programs.pl.
to tutaj znajdziesz zakładkę kursy, a w niej nagranie powitalne, z którego dowiesz się, jak wyglądają szkolenia KM Programs oraz plany szkoleń wszystkich języków i technologii, z których prowadzę kursy. Jest tutaj również plan szkolenia dla języka Python. Zapoznaj się z planem szkolenia, napisz do mnie i zacznij niesamowitą przygodę z językiem Python i ucz się dobrych praktyk programistycznych, takich jak te, które pokazuję w dzisiejszym nagraniu. Zaimportowałem dekorator Data Class, który pozwoli nam wygenerować najpotrzebniejsze metody dla klasy, którą za chwilę utworzę. Zaimportowałem również typ decimal, którym będę określał pensję. Tworzymy class worker, nad klasą umieszczamy dekorator data class. Wewnątrz klasy osadzamy pola składowe name str oraz salary typu decimal. Następnie tworzymy metodę składową has salary between. Jako pierwszy argument dostaje ona cell, jako drugi przyjmie salary min, sugerowany typ to decimal, jako trzeci salary max, sugerowany typ to decimal. Metoda zwraca bool, czyli informację true albo false. Jeżeli pracownik będzie miał pensję z przedziału od salary min do salary max, wtedy metoda zwróci true. Piszemy return i dzięki wygodnemu syntaksowi Pythona możemy pisać salary min mniejsze bądź równe self salary mniejsze bądź równe salary max, co znacznie skraca i sprawia, że zapis takiej nierówności jest jeszcze bardziej przejrzysty. Teraz w funkcji main akurat te wywołania mogą zostać takie same jak były, ponieważ w przypadku tak napisanej klasy tworzenie jej obiektów wygląda dokładnie tak, jak tutaj widzimy. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to w tej chwili mamy tutaj decimal, a więc piszemy decimal 1200 i tak samo zmieniamy kolejne wartości, które wcześniej zapisane były w postaci liczb float, a nawet int. Zauważ, że w klasie worker dopisałem również statyczną metodę getWorkersWithSalaryBetween, która jest odpowiednikiem wcześniej napisanej metody, która ma za zadanie zwrócić dostarczone jako argument listy workerów tych workerów, których pensja jest z przedziału od salary min do salary max. Zwróć jednak uwagę, że teraz parametry tej metody określające przedział pensji są zapisane z sugerowanym typem decimal. Natomiast wewnątrz tej metody zastosowałem list comprehension, które przebiega przez kolejne elementy z kolekcji workers i zostawia w nowej liście tylko te, w przypadku których wynikiem działania metody hasSalaryBetween z argumentami salary min oraz salary max jest wartość logiczna true. Co powoduje, że mamy do czynienia z pracownikiem o pensji z wymaganego przedziału. Jak widzisz, znacznie skróciliśmy kod tej metody, a umieszczenie jej w klasie worker dodatkowo daje jej namespace, który będzie informował o tym, że jest to metoda, która ma coś wspólnego z bytami klasy worker. W funkcji main wywołujemy tą metodę. Mamy tutaj już nazwę getWorkersWithSalaryBetween, dlatego poprzedzamy ją teraz tylko worker. Co znaczy, że odwołujemy się do statycznej metody z klasy worker. Natomiast jako pierwszy argument podajemy decimal i podobnie jako drugi argument podajemy decimal. Kiedy uruchomimy kod naszej aplikacji, dostajemy dokładnie taki sam wynik, jak mieliśmy przedtem. Tyle, że nasz kod jest teraz znacznie ładniejszy. Pamiętaj o tym, że dobrze napisana klasa z odpowiednio przygotowanymi metodami zwiększa o wiele bardziej przejrzystość i czytelność Twojego kodu. Jeżeli masz uwagi do tej implementacji i chcesz nanieść jeszcze pewne poprawki, oczywiście czekam na Twój komentarz i zapraszam Cię na kolejne nagrania. Do usłyszenia!